Ogromne wyróżnienie dla szkoleniowca koszykarzy WIGRI AZS-u Politechniki Opolskiej. Robert Skibniewski weźmie udział w międzynarodowym programie szkoleniowym dla trenerów. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Koszykówki. Do rozpoczynającej się w tym roku edycji FIBA European Coaching Certificate zakwalifikowanych zostało jedynie dwóch szkoleniowców z Polski. Obok Skibniewskiego będzie to Daria Mieloszyńska z Wolak. Decydujące przy wyborze były dotychczasowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Cykl szkoleń będzie organizowany podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy w latach 2023-2025. Zanim trener Robert Skibniewski rozpocznie międzynarodowe szkolenie, czeka go jeszcze ostatni mecz fazy zasadniczej Suzuki pierwszej ligi. O 18:00 AZS rozpoczął w Tychach starcie z GKS-em. O tym meczu powiemy jutro w Sporcie Opolskim. Zaplanowany na wielkanocny poniedziałek żużlowy turniej o Złoty Kask został odwołany. Wszystko przez niekorzystne prognozy pogody na najbliższe dni. Wciąż trwające przymrozki i zapowiadany deszcz uniemożliwiają właściwe przygotowanie toru. W związku z tym fani żużla na rywalizację najlepszych Polaków z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem na czele będą musieli poczekać. Przypomnijmy, że od 2 lat turniej o Złoty Kask jest również memoriałem wybitnego Opolanina Jerzego Szczakiela. W cyklu Polska i Świat Fortuna Puchar Polski znamy pierwszego finalistę rozgrywek. O trofeum walczyć będzie Legia Warszawa. Warszawianie w półfinale mierzyli się z rewelacją tegorocznego pucharu KKS-em Kalisz. Drugoligowiec w tym sezonie wyeliminował aż 3 kluby z ekstraklasy. Mecz z Legią jednak rozpoczął źle. Już w 2 minucie Macieja Krakowiaka pokonał Igor Strzałek. Legia nie była w stanie pójść za ciosem i w 2 połowie to KKS przejął inicjatywę i odważnie atakował. Kaliszanie nie zdołali jednak wyrównać i zakończyli pucharową przygodę. Dziś o 20:30 rozpocznie się 2. starcie półfinałowe. W Łęcznej Górnik zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Blisko 300 gimnastyczek rywalizowało w ogólnopolskich zawodach w Kłodzku o miano Królowej Twierdzy. Nie zabrakło również zawodniczek z naszego regionu. Gimnastyczki z klubu Viva Opole wywalczyły w Kłodzku 6 medali, 3 złote i 3 srebrne. To właśnie z opolskiego klubu wywodzi się także najmłodsza zawodniczka biorąca udział w rywalizacji. Podopieczna trener Kati Tracz, Ewa ma 6 lat, ale w swojej kategorii podczas rywalizacji nie miała sobie równych. Nasze województwo w Kłodzku reprezentowały także podopieczne Anny Fedyszyn z klubu Magia Kędzierzyn-Koźle. To właśnie ten klub jest organizatorem ogólnopolskich zawodów w Gogolinie. Rywalizację zaplanowano na 22 kwietnia. Już po raz 7 w Kędzierzynie Koźlu zorganizowano mini maraton. Bieg był inauguracją tegorocznego cyklu Grand Prix Kędzierzyna Koźla. Trasa dzisiejszego biegu przebiegała aleją Jana Pawła II oraz alejkami parkowymi przy pomniku Jana Pawła II. Na starcie biegu stanęło ponad 150 zawodników z całego województwa. Rywalizacja toczyła się na dystansie 4 km i 200 metrów. To 1/10 maratonu. Najszybszy okazał się biegacz z Ozimka Daniel Kokot, który linię mety przekroczył po 13 minutach i 22 sekundach. Zacząłem przygotowania z początkiem stycznia. Jakieś takie mniejsze starty wpadały, a dzisiaj na dobrą sprawę chciałem sprawdzić się, jak to wygląda po chorobie. Miesiąc czasu z przeziębieniem się męczę. Wygląda to obiecująco. Nadchodzące starty będą też jeszcze lepsze, mam nadzieję, i forma cały czas będzie zwyżkować. Tradycyjnie mini-maraton odbywał się ku pamięci Jana Pawła II. On akurat stoi na początku organizowania tych wszystkich naszych biegów. To kiedyś na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II biegliśmy do Rzymu. Taką sztafetą organizowaną przez Solidarność. I tak nam zostało. Kolejnym przystankiem biegowego Grand Prix Kędzierzyna Koźla będzie Gruba Dycha. Bieg na dystansie 10 km zaplanowano na 29 kwietnia.